cięcie winorośli jest najprostszym cięciem. Takie jest moje zdanie. Tniesz nad drugim zeszłorocznym pąkiem od głównego pędu. To, co musisz zrobić na początku, to zastanowić się, zdecydować, na ile pędów będziesz prowadzić winorośl. Często jest tak, że winorośl służy nam jako osłona dachu tarasu. Więc tych pędów głównych powinniśmy zostawić trochę więcej. Teraz widzimy idealny pęd zeszłoroczny, który jest przycięty za drugim pąkiem, chociaż to przycięcie powinno być troszeczkę bliżej. Pędy cieńsze niż ołówek, cieńsze niż to, co tutaj widzimy, po prostu wycinamy. Nie są one nam potrzebne. Nie bójcie się ciąć winorośli, nie bójcie się ciąć waszych drzew. One się tylko wam odwdzięczą. Dziękuję bardzo, zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.